Rosjanie ogłosili zdobycie Bachmutu. Po zaciekłych, trwających kilka miesięcy walkach, z miasta pozostały głównie ruiny. Rosyjska propaganda jest jednak w euforii. O tym, jak rosyjskie media komentują zdobycie miasta, opowie Katarzyna Hawryło, zaś militarne znaczenie tego zdarzenia przedstawi Andrzej Wilk. Большая победа на фронте. Артемовск уже не Бахмут, освобожден. Rosyjska propaganda ogłosiła zajęcie Bachmutu. Przedstawiono to jako wyzwolenie miasta, jako akt historycznej sprawiedliwości, mówiąc o tym, że Bachmut, czyli po rosyjsku Artyomowsk, to było od zawsze rosyjskie miasto, które po prostu okupowali faszyści. Извините, tak начну. Потому что Бахмут снова Артемовск. Потому что героический подвиг командиров и бойцов ЧВК «Вагнер», поддержанные войсками Красной Армии, которые обеспечивали и огневой контакт, и прикрытие во флангах, привел к тому, что многодневная операция по перемалыванию нацистских войск успешно завершена, и наши ребята герои, молодцы. Просто герои, просто молодцы. У нас должны быть фотографии, я вам покажу, где мы это сняли, где мы это взяли. Вот как раз город Бахмут, въезд. И там мы взяли герб Бахмута. Я там был несколько раз, видел ребят. Это стоп-сигнал. Да, видел ребят и командиров. И хочу вам их показать, и хочу вам о них рассказать. Они герои России. Герой ДНР, герой ЛНР. To właśnie zajęcie Bachmutu przedstawiono jako wielki sukces, sukces o znaczeniu strategicznym, który otwiera rosyjskiej armii drogę na inne miasta. I przedstawiono to również jako duży akt takiej wspólnego wysiłku rosyjskiej armii i grupy Wagnera. W ostatnich tygodniach w rosyjskiej przestrzeni publicznej było sporo doniesień na temat tego, że rosyjska armia jest skonfliktowana z grupą Wagnera oraz jej szefem Jewgenijem Prigożynem. Natomiast ten przekaz z ostatnich dni miał na celu jakby zniwelowanie tego przekazu i pokazanie, że tak naprawdę armia rosyjska z Wagnerostami współpracuje. Jedną z głównych linii narracyjnych w rosyjskich mediach było również to, żeby wskazywać, że to strona ukraińska poniosła bardzo wysokie straty, straty w ludziach i straty w sprzęcie, które tak naprawdę będą w kolejnych tygodniach paraliżowały ukraińską armię. Natomiast na temat rosyjskich strat nie powiedziano ani słowa. 224 дня тяжелейших боев. Еще в субботу утром над Артемовском в сторону врага летели артиллерийские и реактивные снаряды. Украинская артиллерия, оттянувшаяся далеко за черту города, огрызается. Но это уже не попытка выровнять ситуацию и даже не прикрытие убегающих своих. Это агония всей группировки ВСУ, которую полгода здесь методично перемалывали. Komentatorzy obecni w rosyjskiej propagandzie, główne postacie rosyjskiej propagandy jak Sławiow, Kisielow czy Simonian wskazywali na to, że zajęcie Bachmutu przez Rosjan to jest wydarzenie o znaczeniu historycznym. To jest niemalże druga bitwa pod Stalingradem i że to jest tak naprawdę koniec Bachmutu, a narodziny Artyomowska, czyli właśnie tego rosyjskiego miasta. Artyomowsk, strategicznie ważny punkt, otwierający pójść na Sławiansk i Kramatorsk. Зеленский, находясь в Хиросиме, вынужден был признать потерю. И хотел он этого или нет, а передал лидерам «семерки» большой привет от России. Wskazywano również na to, że siły rosyjskie wykazywały się bardzo humanitarną postawą, bowiem to one ewakuowały ludność cywilną i ratowały cywili spod ukraińskiego strzału. Dochodziło nawet do tego, że żołnierze zasłaniali własnymi ciałami mieszkańców właśnie tego miasta. Miało to na celu pokazanie, zbudowanie takiej przeciwwagi, bo tym samym Ukraińców ukazywano jako właśnie takich zdehumanizowanych, jako okrutnych, jako stronę, która celowo ostrzeliwała obiekty cywilne, domy, obiekty użyteczności publicznej, żeby zostawić za sobą tak zwaną spaloną ziemię. Ciekawe jest również to, że temu przekazowi towarzyszyła seria reportaży właśnie z tak zwanego odzyskanego przez Rosjan miasta i rzeczywiście było widać na tych kadrach, że miasto jest kompletnie zniszczone, że zostały po nim tylko ruiny, co rosyjscy komentatorzy tłumaczyli, że to właśnie ukraińska strona to miasto tak naprawdę zniszczyła. Красивый город был? Я не знаю. На карте вроде красивый.
У нас много людей, которые воюют, украинцев, то есть за Россию, то есть они здесь присутствуют. Часто рассказывают, что они бывали в Бахмуте в мирное время, и как бы очень хороший город. Вот эти пятиэтажки тоже ковыряли. Вот это 4 дня, 3 дня. Тут национальная гвардия у них стояла. Посередине пятиэтажка, они там мирную женщину застрелили при отходе. Почему они ее расстреляли? Да, без понятия, но они когда уходили, прямо вот перед тем буквально за 15 минут, как мы туда соскочили, они убили ее. Пока нас везут от центра Артемовска в жилой массив, рассказывают, каждый день наши эвакуировали гражданских. Несколько бойцов при этом погибли, закрыли людей собой буквально. Они понимали, старикам, женщинам, детям было не выжить в таком городе. Подъезд жилого дома и в таком состоянии практически все жилые дома в Бахмуте, Артемовске. В ходе тяжелых боев они повреждены, и значительную часть, конечно, украинские войска подрывали при отходе, при отступлении. Ta narracja, ta propaganda sukcesu to jest odpowiedź na oczekiwania rosyjskiego społeczeństwa, które oczekuje, że Rosjanie wreszcie odniosą na froncie jakieś sukcesy. Po ponad roku krwawej wojny rosyjska propaganda i sam Kreml potrzebują sukcesów, w związku z czym, nie zważając na to, że tak naprawdę zajęcie Bachmutu od tygodni już jest komentowane w rosyjskiej propagandzie, ponownie ogłaszają ten sukces, tym bardziej z dużo większą pompą, mówiąc właśnie, że to jest naprawdę przełomowy moment w tym momencie w walkach. Społeczeństwo rosyjskie jest już w pewnym stopniu zmęczone tą wojną i jest bardzo spragnione sukcesów i takiej właśnie zachęty, motywacji do tego, aby nadal wspierać Putina i jego krwawe działania. W związku z tym, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, propaganda ten sukces dostarcza. Jakie jednak jest rzeczywiste znaczenie Bachmutu dla przebiegu tego konfliktu? Na pewno ma znaczenie wojskowe. Jest głównym węzłem komunikacyjnym północno-wschodniej części obwodu donieckiego. Pod tym względem jest ważny zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców. Natomiast kwestią otwartą jest ocena, jaka się pojawiała, wyższego szczebla, czy ma znaczenie strategiczne, czy nie ma tego znaczenia strategicznego. To raczej nie jest już dyskusja pod względem stricte wojskowym, a raczej pod względem oceny politycznej. Zajęcie Bachmutu jest dla Rosjan, czy w ogóle zajęcie i zakończenie też bitwy o Bachmut, ponieważ jeżeli zakładając, że Rosjanie zakończą ją sukcesem dla siebie, jest istotne, żeby z tego węzła komunikacyjnego można było skorzystać. Trzeba Ukraińców od tego Bachmutu odepchnąć, żeby można było z niego w miarę swobodnie korzystać. Bachmut w tej chwili jest o tyle ważny, że pozostaje, że jest tym węzłem, przez który przebiegają, który jest najbliżej do ukraińskiego centrum administracyjnego obwodu donieckiego, czyli tej części obwodu, która pozostaje pod kontrolą ukraińską, czyli do Słowiańska i Kramatorska. A bez zajęcia Słowiańska i Kramatorska Rosjanie nie mają co mówić, czy marzyć o tym, że zajęli obwód doniecki, czy też, jak to oni nazywają, Doniecką Republikę Ludową. Rosjanie mieli szansę z innego kierunku właśnie wkroczenia, zajęcia Donbasu, wkroczenia do Donbasu od północy jeszcze w ubiegłym roku i toczyły się takie walki na pograniczu obwodu charkowskiego i obwodu donieckiego, natomiast skuteczna kontrofensywa ukraińska we wrześniu w 2022 roku spowodowała to, że Rosjanie tę szansę utracili. I to właśnie zdecydowało, że tym większe znaczenie właśnie spadło na Bachmut. Z innych miejsc w Donbasie jest dalej do tego centrum, do Słowiańska i Kramatorska, natomiast jest taki sam poziom trudności walk, jaki był w przypadku Bachmutu. Natomiast gdyby Rosjanie chcieli znowu spróbować innej metody, musieliby ponownie uderzyć w obwodzie charkowskim. Walki o miasto trwały kilka miesięcy i zostały okupione dużymi stratami. Jak ten fakt świadczy o skuteczności rosyjskiej armii? Musimy na walki o Bachmut patrzeć jak na klasyczne walki pozycyjne i nawet można powiedzieć, że można popatrzeć na Bachmut jako tam oczywiście przeniesiony o 100 lat później jakoś element walk z Europy Zachodniej z lat 1915, 16, 17.
To jest mniej więcej ten sam typ działań i no nie można tego porównywać do wojny manewrowej, że ktoś może powiedzieć, no patrzcie, ale były miasta, które padały w ciągu kilku dni, tutaj też Ukraińcy właśnie w ciągu kilkunastu dni odzyskali duże tereny. Rosjanie też, można powiedzieć, że w marcu w 2022 roku potrafili na sto kilkadziesiąt kilometrów na dobę w głąb terytorium ukraińskiego wjeżdżać, spotykając nikły opór. Nie można tego porównywać absolutnie. Bachmut jest elementem wojny pozycyjnej, która się toczy w Donbasie od 2014 roku i podlega wszystkim prawom tejże wojny pozycyjnej, która to wojna pozycyjna też za sobą koszty niesie. O ile w wojnie manewrowej, to można powiedzieć, że to są w dużej mierze koszty paliwa. Oczywiście zawsze są to koszty ludzkie. O tyle w wojnie pozycyjnej, tak to było, teraz są to przede wszystkim koszty amunicji. Co wiemy o stratach poniesionych przez stronę ukraińską i rosyjską? Rozmowa o stratach zawsze jest już wchodzeniem w propagandę wojenną stron i niestety każde szacunki strat podawane są obarczone tym elementem, że nie są jakimś przekazaniem stanu faktycznego, tylko jakimś deklaratywą, jakimś postulatem stron odnośnie tego, co my chcemy zademonstrować, jak chcemy, czy pokazać najczęściej przeciwnika, rzadko kiedy mówi się o stratach własnych. Tak jest też w przypadku Bachmutu. I tak szacunki dotyczące strat rosyjskich wahają się od kilkunastu do nawet 70 tysięcy zabitych, jak donosił ukraiński minister obrony Ryznikow. Jednak niezależnie od tego, która z raportowanych liczb jest bliższa prawdzie, jakie skutki tego rodzaju straty mogą mieć na działania armii rosyjskiej? Nie są to na pewno straty, które by w jakiś sposób, w drastyczny sposób zmniejszały rosyjski potencjał. Nawet zastanawiam się nad samą grupą Wagnera, bo często już w ostatnich miesiącach też pojawiały się sygnały, że zresztą też wysyłane przez samych Rosjan, wręcz przez Jewgenia Prigożyna, założyciela grupy, że właściwie jesteśmy na skraju wyczerpania, armia nas nie wspiera i tak dalej, które okazywały się jakimś też elementem gry informacyjnej po stronie rosyjskiej. I w tej chwili można sobie zadawać pytanie, ile czasu będzie faktycznie potrzebowała ta grupa Wagnera, żeby jednak odpocząć po walkach, jakoś się przeformować i być gotowa do użycia w jakimś kolejnym starciu? Jest pytanie, czy armia rosyjska będzie odczuwała potrzebę zaangażowania tego typu formacji na innych kierunkach? Ja zakładam, że tak. I to w takim razie będzie raczej szybciej niż później. Jak można ocenić straty ukraińskie? Ukraińcy na pewno też ponieśli straty. Trudno, ja tu jestem daleki od porównywania z szacunków walk w terenie zurbanizowanych. Wynika tak, oczywiście to jest duża średnia, uśredniona z wielu konfliktów, że jednak są to straty porównywalne dla obu stron. Można założyć, że Ukraińcy ponieśli mniejsze straty, natomiast Ukraińcy, co może słabo przebija się do naszej przestrzeni informacyjnej, cały czas na teatrze działań mają przewagę liczebną nad Rosjanami. Rosjanie wypracowują swoją przewagę w terenie głównie za pomocą siły ognia, głównie artylerii. Natomiast w rejonie Bachmutu, na zachód od miasta, cały czas znajduje się bardzo silne zgrupowanie ukraińskie i jest kwestią otwartą, tylko czy dysponuje na tyle dużym potencjałem sprzętowym, jeżeli chodzi o wyposażenie, o ciężkie uzbrojenie i na ile dużym zapasem amunicji, żeby móc przeprowadzić skuteczne przeciwuderzenie na przykład i spróbować odbić Bachmut. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania tego kanału oraz śledzenia profilu OSW na Instagramie.